proszę Państwa, to nie jest jeszcze prawdziwy mecz w kontekście otwarcia tej hali, to jest na razie rozgrzewka, ale już kilka miesięcy temu założyliśmy sobie, że ta hala będzie miała niezwykle ważne znaczenie społeczne i wtedy pojawił się pomysł, że pierwszą dostępną godzinę wystawimy na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak się złożyło, że tę licytację wygrał klub TKKF Tęcza i to on dostąpił historycznego pierwszeństwa w użytkowaniu tej sali. O tym, jak ta licytacja przebiegała, jaki jest jej skutek, opowie pan Mirosław Sobkowiak, który doskonale pamięta, jak to w styczniu wyglądało, bo wtedy był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No, tak się złożyło, że będą był również dyrektor szkół zawodowych na scenie i żeśmy prowadzili te licytacje. Startowały, na początku wystartowało chyba dwóch czy trzech chętnych, a później zostały dwa kluby i licytacja skończyła się kwotą 550 zł i ta kwota zasiliła, wrzucona już wtedy w dniu finału do puszki, zasiliła konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a my dzisiaj mamy okazję wypróbować tę salę w praktyce. Zajęcia są Gostyńskiego Klubu Karate TKKF Tęcza przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zajęcia poprowadzi Szychan Waldemar Szwedek, 8 dan, a biorą udział przedstawiciele dwóch sekcji, sekcji dorosłych i sekcji dzieci i młodzieży. Dzisiaj połączone, bo mamy okres wakacyjny, więc nieco w okrojonym stanie. Niemniej udało nam się zebrać pewną grupę, która wypróbuje możliwości hali.